byliśmy z Romanem uznani jako pierwsi za osoby, które są związane z terroryzmem. Oczywiście na Białorusi za to grozi kara śmierci, a urzędnicy państwowi mówią, że będą prowadzić walkę tak, jak robią to niby Stany Zjednoczone, niby Izrael, czyli będą z zagranicy sprowadzać ludzi i wracać ich na Białoruś. Oczywiście to jest sytuacja straszna. My już nie możemy milczeć i wszystko nam, co pozostaje, to minuta krzyku. I mam nadzieję, że wszyscy i wszystkie na swój sposób zakrzyczymy. Naszym gościem jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw rosyjskich. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jak pan skomentuje to, co się wczoraj wydarzyło? Bo niektórzy nazywają to wręcz aktem państwowego terroryzmu. Jak pan by to ocenił? Wydaje mi się, że na ostateczne podsumowania przyjdzie jeszcze czas, czy na oceny tego, co się stało, dlatego że najprawdopodobniej powinno być przeprowadzone dochodzenie międzynarodowe. Z tych informacji, które się pojawiają, one na przykład zostały podane przez pana Pawła Łatuszkę, jednego z liderów białoruskiej opozycji, wynika, że to wieża kontroli lotów białoruska jakby informowała pilotów samolotu linii Ryanair, że zostanie on zestrzelony, jeżeli nie zawróci ze swojego kursu. On był już w sumie niedaleko od Wilna, ale cały czas nad białoruską, w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Więc gdyby ta informacja się potwierdziła, no to mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z aktem, który trzeba nazwać po imieniu, czyli z aktem terrorystycznym. Poderwanie uzbrojonego w rakiety, bo są filmy też już opublikowane, myśliwca MiG-29 z białoruskich sił specjalnych, który przechwycił ten samolot, no też by wskazywało na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju scenariuszem. Bo jeśli byłoby tak, jak mówi oficjalna propaganda białoruska, że ten samolot miał jakby osłaniać czy towarzyszyć samolotowi Ryanairu w związku z zagrożeniem, iż na pokładzie znajduje się bomba, to po cóż on miałby być uzbrojony w rakiety, a tychże rakiet specjaliści doliczyli się 6 podczepionych pod skrzydła tego MIGA. W związku z tym wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z operacją jakby siłowego sprowadzenia samolotu pasażerskiego na lotnisko w Mińsku. A czy ta osoba, czyli Roman Protasiewicz, to jest jakiś niezwykle ważny opozycjonista, którego trzeba było zatrzymać? Bo wydaje się, że on nie jest główną postacią białoruskiej opozycji. Ale niezwykle ważne tu są dwie rzeczy, a właściwie może nawet trzy. Po pierwsze, kanał na platformie Telegram Niechta jest jakby kluczowym kanałem informacyjnym dla białoruskiego społeczeństwa, albo jednym z najważniejszych. On ma 1,2 miliona subskrybentów, co na 9,5 miliona mieszkańców Białorusi no, pokazuje skalę tej widowni, czy tego zainteresowania. To był zresztą też kanał, który w czasie demonstracji zeszłorocznych w sposób bardzo aktywny nie tylko publikował filmiki nagrywane przez demonstrujących Białorusinów w różnych miejscach kraju, no ale też podawał informacje, które władze uznały za koordynowanie czy wręcz organizowanie wystąpień, a mianowicie informacje związane z tym, gdzie się zbierają demonstrujący, o której godzinie, gdzie są posterunki policji, jak omijać te posterunki sił porządkowych. Więc w tym sensie to jest taka próba też zastraszenia wszystkich ludzi, młodych przecież, którzy są związani z ruchem opozycyjnym. To nie jest jedyna w ostatnim czasie próba, bo też trzeba pamiętać, że w minionym tygodniu władze przypuściły taki rajd, jakby powiedzieć, na główny portal informacyjny na Białorusi, portal tut.be, który jest portalem, czy był do tej pory portalem niezależnym. Tam postawiono, jak się wydaje, fikcyjne czy sfabrykowane zarzuty uszczupleń podatkowych, aresztowano małżonkę nieżyjącego już założyciela tego portalu.
Białoruscy obserwatorzy uważają, że w gruncie rzeczy władze będą starały się przechwycić kontrolę nad tym medium. To jest jakby drugi element tego, co się dzieje. No po trzecie wreszcie trzeba mieć świadomość faktu, że Stany Zjednoczone odwiesiły sankcje na Białoruś. Tymi sankcjami jest objętych 8 głównych, czy 8 istotnych białoruskich koncernów państwowych, w tym rafineria Naftan. Te sankcje oficjalnie zaczynają działać w czerwcu, ale wydaje się, że jakby już reżim zaczyna odczuwać zachowanie kontrahentów, którzy wycofują się z transakcji zakupu paliwa. A sprzedaż artykułów ropopochodnych rosyjskich to jest jakby główne źródło zaopatrzenia Mińska w płynną walutę. To wszystko powoduje, że ta nerwowość władz białoruskich no jest coraz większa, co zresztą widać z tych działań. Środowiska białoruskiej opozycji domagają się zdecydowanych działań Unii Europejskiej, czyli domagają się wprowadzenia kolejnego pakietu sankcji, ale takiego tym razem bardzo zaostrzonego. Ja przypomnę, że dzisiaj rozpoczął się szczyt Rady Europejskiej i na tym szczycie właśnie sprawa wprowadzenia dodatkowych sankcji będzie omawiana. Czy mamy możliwość jako Unia Europejska, żeby wprowadzić takie sankcje, które byłyby bolesne dla reżimu Aleksandra Łukaszenki? Czy można sankcjami przydusić Łukaszenkę? Czy wydaje mi się, że można sankcjami Łukaszenkę, jak to pan powiedział, przydusić? Natomiast zastanawiałbym się, czy to powinny być sankcje Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska jest wewnętrznie podzielona, jeśli chodzi o politykę sankcji wobec Łukaszenki, a generalnie nawet białoruscy komentatorzy związani z obozem władzy albo tacy pośrednio związani z obozem władzy uważają, porównując dolegliwość sankcji zastosowanych po ubiegłorocznych wyborach przez Unię Europejską z tymi, które były również wprowadzone w roku 2010, kiedy też mieliśmy do czynienia z takim zaostrzeniem represji na Białorusi po wyborach prezydenckich. Porównując te dwa okresy, oni dochodzą do wniosku, że dzisiaj Unia realizuje znacznie bardziej, czy znacznie mniej dolegliwą politykę z punktu widzenia Mińska i wywodzą, czy argumentują, że w efekcie białoruski reżim nie ma się specjalnie powodów, żeby obawiać sankcji, bo Unia jest podzielona i nie zdecyduje się na daleko posunięte działania. Mińsk ma zresztą przyjaciół w Unii Europejskiej, no takim państwem, które zablokowało jesienią ubiegłego roku wprowadzenie dalej idących sankcji, był Cypr na przykład. Tradycyjnie wspierający Rosję i reżimy powiązane z Moskwą. W związku z tym tu jest pytanie, dzisiaj się to przesądzi, czy możemy liczyć na zaostrzenie tej polityki. Wydaje się natomiast, że zarówno Polska, jak i kraje ościenne mają narzędzia, żeby stosując takie, powiedziałbym, podejście w typie rosyjskim, czyli asymetrycznych sankcji, no, wyrządzić reżimowi sporo więcej problemów niż obecnie. Rozumiem, że chodzi o sankcje dotyczące importu produktów różnych z Białorusi, bo do tej pory te sankcje, które były wprowadzane przez Unię Europejską, to były sankcje wizowe, czyli kilkadziesiąt osób zostało objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. To głównie do tego się sprowadzało. A teraz, jak rozumiem, te ostrzejsze sankcje mogłyby polegać na tym, żeby zakazać importu białoruskich produktów do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to powinien być kierunek, z tym, że to kierunek działania, z tym, że tu nie tylko chodzi o import do Unii Europejskiej, ale również, a może przede wszystkim, o import paliwa na Ukrainę. Dlatego, że to Ukraina zaspokaja sporą część swojego popytu, na przykład na olej napędowy, ponad 40% konsumpcji importem z Białorusi. Tu grają oczywiście czynniki cenowe i komunikacyjne, ale jeżeli mówimy o jakby realokacji łańcuchów zaopatrzenia ze względu na politykę bezpieczeństwa, no to jest jak najbardziej taki obszar, który władze Ukrainy powinny zrozumieć. Być może Unia powinna
pokryć część kosztów związanych na przykład z transportem tegoż paliwa na Ukrainę, po to, żeby te impulsy dla Kijowa, żeby przestał kupować w Mińsku, były większe. To jest kilka tego rodzaju posunięć, które można, wydaje się, nawet nie w trybie uzgodnień, ale w trybie polityki po prostu, czyli decyzji politycznych podjąć i dość szybko zacząć stosować. No, trzeba pamiętać, że białoruski eksport, żeby dotrzeć na rynki trzecie, no musi przejechać zarówno przez Polskę, albo przez państwa bałtyckie, albo przez Ukrainę. Jeżeli ta droga zostanie w jakikolwiek sposób zablokowana albo utrudniona, no to zmieni zupełnie sytuację. Kilka miesięcy temu obserwowaliśmy masowe protesty na ulicach białoruskich miast, przede wszystkim w Mińsku, gdzie jednego dnia potrafiło protestować nawet 200 tysięcy osób. Teraz tych protestów nie widzimy. Wydaje się, że reżim zaciska pętlę i w zasadzie ograniczył do zera działalność społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Czy my możemy zdiagnozować, co poszło nie tak? Dlaczego nie udało się obalić Łukaszenki? No to jest oczywiście temat bardzo obszerny i myślę, że można byłoby długo o tym mówić. W moim odczuciu kolektywny Zachód jako taki miał po pierwsze zbyt mało narzędzi oddziaływania na reżim białoruski. Po drugie, nie zdecydował się na politykę oddziaływania na Moskwę, bo oczywiście to Moskwa jest głównym zapleczem obecnie Białorusi. Po trzecie, był na tyle podzielony, że nie wprowadził daleko idących sankcji, które być może nie wywróciłyby tego reżimu w Mińsku, ale z pewnością mogły zwiększyć koszty jego utrzymania. Te koszty musiałaby ponosić Moskwa, co być może wpłynęłoby na jakby powstanie pewnej presji ze strony Moskwy na rzecz Mińska. Na te wszystkie działania się nie zdecydowano. Mało tego, Zachód dość tradycyjnie, mam tu też na myśli Stany Zjednoczone, zaczął uprawiać taką politykę gestów dobrej woli, które na wschodzie są zupełnie inaczej rozumiane, bo one są rozumiane nie jako gesty dobrej woli, ale jako oznaka słabości. A jeśli rywal, przeciwnik czy partner, jak mówią Rosjanie o Amerykanach, pokazuje, że jest słaby, że nie jest gotów stosować środki ostrzejsze, no to otwiera pole do zwiększania oczekiwań, zwiększania presji ze strony rosyjskiej i z tego rodzaju, wydaje się, działaniem mamy właśnie teraz do czynienia. Ja bym w ogóle wiązał to, co się stało w niedzielę z ostatnimi wydarzeniami i decyzją Waszyngtonu w sprawie gazociągu Nord Stream, bo to zostało odczytane w Moskwie, ale myślę też, że w Mińsku, jako sukces geostrategiczny Rosji i oznaka słabości Stanów Zjednoczonych. A jeżeli przeciwnik jest słaby, no to możemy robić to, co chcemy i odważyć się na pewne posunięcia znacznie bardziej agresywne. Pan Marek Budzisz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na jutro. Wolne głosy za granicą.